Cześć kochanie, wcinasz sobie, takie budynie kupiłam mu, wcina sobie gateczek. Wychodzisz kituńka. Może odpoczniesz dwa dni, co? Marzenie moje, nie? Najgorsze, że na noc musisz zostać. Sama. Sraczulka wyszła, troszeczkę ją wypuściłam. Jak jestem tu, to będę ją pilnować. To teraz cała banda siedzi tam u niej. Cała banda postanowiła skorzystać z tamtej kuwety, zjeść tamto jedzenie, bo to jest, tu jest to samo, ale tamto jest lepsze. Tamta kuweta też jest po prostu fantastyczna. Z pudełka zrobiona. No i rozruba. Teraz o, i wspinanie się po klatce. Boże, kochany. A ta pięknotka, śliczna moja kochana mnie podgryza. Mi się bawi. Troszeczkę przeszła, nawet tak lepiej przeszła. Tak mi się wydaje, że lepiej z tą łapeczką. Od razu została napadnięta przez brata. Więc niestety, ale no nie mogę jej zostawić. Musi się przemęczyć trochę. Ja bym ją nawet wzięła gdzieś, tylko gdzie, żeby ona nie skoczyła. No tu będzie najbardziej bezpieczna. Niuńki, co wy tam robicie mi porządki? Tam jakiś wchodzi. Tutaj pod spódnicą mi się bawi, o proszę. No dobrze. Muszę tutaj ogarnąć i potem pilnować tej sroczki. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Taka rozruba, że hej. No, a sraczka ma humorek, to jest najważniejsze. Chciałabym, żeby mamusia ją nakarmiła, ale nie wiem, jak to zrobić. Będę się starała jakoś mamusię udobruchać. No, cześć kaweczka, tu twoja siostra jest kontuzjowana, wiesz? Nic cię to nie obchodzi? Kawcia? Obchodzi, nie? O, zobacz, jaka piękna. Ja tak właśnie mówiłam takiej pani jednej dzisiaj, że tak od początku tylko sroczka i sroczka i sroczka. No i sroczka oczywiście musiała sobie coś zrobić. Tam pudełeczko, Nelciunia poszła siusiu. Tak, a ty siedzisz sobie? Nie, ale nie wychodź, nie. No, tam takie po prostu atrakcja niesamowita, ta klatka. To jest po prostu kolejna zabawka. Ela, no są wszystkie. Brakuje mi jednego, a to tutaj. Dobra, chowamy cię na chwilkę. Oj, o Jezus Maria, to jest sekunda i już napadnięta. Nie wydaje się ten uraz jakiś bardzo mocny. A to jak to kot wszędzie musi wleść. Chcesz wejść do tego pudełeczka? Proszę. Fajne jest. Trochę wysokie, wiesz, żebyś ty z niego wychodziła. No, ciocia ci ciotka. Oj, ty po prostu trzy nogi wystarczą, nie? Muszę cię pilnować. Nie, nie dam cię tu, bo ci zaraz napadną. Zobacz, co ta banda robi. Widzisz? Leciunia tak pięknie leży. Mleczko by ci dała, a ty nie chcesz jeść. Straszne jest szaleństwo. Będziesz płakała, jak cię tu zostawię, ale no nie mam wyjścia. No nie mam, kochanie. A jedną ręką to ja tutaj nic nie zrobię. Elka tam tak szaleje. Po prostu podskoki pionowo po ścianie do góry robi. To są po prostu wariaty nie do opilnowania. A takie kotki muszą być właśnie przystosowane do upadków, do tego, że cały czas gdzieś się obtłuką. No i są przystosowane. Widocznie ona jakoś pechowo strasznie skoczyła. O. Polowanie na wędki. Cała banda siedzi tutaj.
A sraczka je w takiej pozycji trochę. Nie tego, no ale cóż zrobię. No cóż, no. Biedna jest, będzie płakać. Ale nie ma wyjścia, no musi. Może jakoś szybko jej to minie. Wprawdzie nie ma siły, żeby kość się szybko zrosła, ale... Ale będziemy się tym martwić jutro. Także dobranoc. Sroczynka ładnie sobie wcinka, o tam. O, tu ma wodę w takim specjalnym pojemniczku, jak chomiczek. No i musi spędzić noc. Dobranoc.